Witam Was serdecznie, Arek od Drukarek ze strony i zabieramy się za robotę. Co dzisiaj ciekawego nam czas przyniesie? Pełno pomyłek od samego rana przyniósł, słuchajcie. G6040, kolorową głowicę zamawiałem, przyszła czarna. Ale pomyłka po mojej stronie, kliknąłem za szybko i... Także jeżeli ktoś chce do G6040 o oznaczeniu 80-83, to mam na stanie czarną. Tu jest kolor do wymiany, zabierzemy się za to... Chyba w przyszłym tygodniu. Do IP7250 głowica powinna być jutro i założę ją też, to nagram, bo jestem ciekawy. Drukarka stara, bardzo dawno temu, kilka ładnych lat temu robiłem tą opcję montażu, tą procedurę montażu głowicy na takim starym filmie. Jeszcze byłem bardziej zarośnięty, może trochę dłuższe włosy, ale jest na pewno, więc jutro będzie też ta sama głowica z polskiej dystrybucji. Tamta chyba była z Chin, ale działała. Chociaż nie do końca fajnie. Bo Chińczyki w Karola grają. Słuchajcie, moi drodzy, mam do sprawdzenia słynnego Epsona. Taki inny patent trochę o... Sprawdziłem ostatnio, że działa na udrażnienie głowic, ale go omawiać dzisiaj nie będę, bo to chyba nie będzie takiej potrzeby. Chociaż nie wiem. Jest to mojego znajomego drukareczka i ona była na serwisie, ale Epsoniki mają to do siebie, że one no, lubią cholery schnąć. Lubią. Podłączymy to pod wika i zobaczymy, jak on sika. Dobra, chodź. Mamy się czwartek, ja to nagrywam. W piątek spróbuję jeszcze zrobić to, ale muszę się przygotować do weekendu, bo gramy streamy. Aż dwa chyba, jak będzie internet. No nieważne. To tak dla Retro 3 Inox mamy duży katalog. O czym ja gadam, to nie ten kanał muzyczny. Dobra, moi drodzy, popłynąłem. Już jestem od wczoraj, a od środy ściągam muzykę i generuję playlisty, ustawiam playlisty, bo music is my life. Dobrze, mam taką pracę, którą uwielbiam i mogę sobie na to pozwolić, jak się chcę odstresować, to idę tutaj. Ale do rzeczy. Zgłosił się nasz piękny Epson na aplikacji L3250 i kliknijmy mu tutaj print test. O tak. I zobaczmy, co wypluje i w jakiej jakości. Ściągnąłem kamerę ze łba, z uwagi na to, żebyście widzieli i w komentarzach nie pisali, że trzęsie tym łbem, albo w oczach się troi woda. Widocznie, jeżeli tak to odbieracie czasami, no to ściągnąłem specjalnie, żebyście widzieli więcej. Bateria w GoPro ma 35%, mam nadzieję, że numer. Zobaczcie, faktycznie, coś tu niedobrego się dzieje, poza pięknym kolorem, nic więcej. I zróbmy coś takiego na początek, nie męczmy jej. Strong i hard. Yes. Jedź z tematem i zobaczymy, co się będzie wydarzać. Ta opcja trwa dużo. Czy to będzie, słuchajcie, L3250? Czy to będzie... Tam mam pełno, ale jest ciemno, nie wchodźmy. Czy to będzie model atakowy? A co to jest? Odsłuchajmy. 2714 na załączonym obrazku. 3150, które chyba też by dało się radę uratować, ale jakoś nie mam chyba energii do tego. I gama innych urządzeń Epsonowych, gdzie się też wydawałem. Jednego i jeden w tej torbie pięknej tutaj sobie siedzi, a jest to model... Zobaczmy, to też pięknie ma zabrać. Cholera, tak głęboko jest tam. No nie widzę, nie chcę mi się tego wyciągać. Zaufajcie mi, to wszystko praktycznie na łyku działa. I te same procedury przeprowadzam. Tam natomiast chyba nie demontowałem głowicy, ale dzisiaj wydawałem Epsona, którym demontowałem całkowicie głowicę. I po pukaniu głowicy chodzi bardzo dobrze szło i tak puste kartki szły. Dopiero trzy strągi, które nabijają Wam liczniki, wtedy dały radę. Także z tym czyszczeniem ostrożnie, natomiast chyba podawałem Wam kiedyś firmę, która ma kody w bardzo dobrych cenach i strony, ale podlinkuję, jak nie zapomnę, pod filmem. Dobry człowiek jest, dlaczego miałbym tego nie zrobić. Dobra, to czyszczenie idzie. Ja za chwilę do Was wracam, bo przecież nie będziemy opowiadać tutaj bzdur i tak dalej. Trwa to parę minut i to, co mieliśmy tu, to zobaczymy, co będziemy mieli po jednym takim strągu. Atrament jest, ale zobaczcie, nie wiem, czy wcześniej nie widzieliście, ale było go praktycznie tyle. Zszedł prawie, że do połowy. Tutaj mamy 3/4. Co Wam jeszcze mogę takiego powiedzieć? Takich ciekawostek. Ciekawostek, które ja też nie wiedziałem, bo przecież no wszystkiego nie mogę wiedzieć. Mogę też zobaczyć i Wam zasygnalizować. To, co zamówiłem złą głowicę, bo zamówiłem głowicę czarną, a tu jest potrzebna
kolorowa, bo pomimo wyrównania i napełniania etc., etc., to słuchajcie, nie poszło, dlatego zdecydowałem, że kupię tą głowicę. No i pomyliłem się. Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, tutaj nie uruchomicie tego płukania, napełniania wężyków atramentem, póki nie macie do tej kropki. I możecie to bagatelizować, że jest więcej niż ta kreska, to puścicie. Ale program, ani drukarka nie rozpocznie tej procedury. Ja wczoraj 3 razy to robiąc, wkurwiałem się za przeproszeniem. Mówię, dlaczego nie chcesz? Jest więcej niż 1/4 atramentu, a tu pokazuje dokładnie, ja nie wziąłem tego pod uwagę, że tam będzie albo jakiś czytnik, prawdopodobnie optyczny, jakaś flaga, że jeżeli światło przejdzie, no to dupa, to tego napełniania systemu nie przejdzie. Natomiast powyżej tego stanu uruchomiło się. Poza tym, że głowica jest, no jest taka, jaka jest. No, czerwony tylko wypuszcza, żółtego niebieskiego wcale, więc no muszę kupić jeszcze jedną, a czarna mi na stanie została. Zaraz do Was wracam, bo to będzie chwilę trwało. Dobra, chwilę ta cała procedura potrwała. Mamy teraz lampkę na zielono ustawioną i tutaj, okej, zełba znowuż. I tutaj mamy, słuchajcie, teraz test. Zróbmy test. Test paint. Najprostsza opcja i procedura, którą możecie zrobić bez zalewania Waszych taśm, elektronik i robienia zwarci, później pisanie na grupach, co można zrobić i przelutować, wylutować, szukać dziury w całym. Bo te koszty będą zbyt wysokie. Ja wiem, że czasami to pewnie nie zadziała. Ale najpierw, zanim użyjecie oręża ciężkiego, to sprawdźcie najprostsze rzeczy. O to bym Was bardzo prosił, bo ja widzę, co Wy na grupach piszecie i smolicie i policie. Co prawda fakt, że Epson to rozwiązał do dupy, bo ta taśma podchodzi od samego spodu. Jeżeli lejecie ten płyn, możecie zalać, zwarcie zrobić. Druga sprawa, że można to by było inaczej zabezpieczyć, ale wiadomo, rzeczą jest. Przecież nie możecie tam grzebać, tak? To jest urządzenie, w którym serwis tego grzebie. Natomiast ja bym to inaczej zrobił, bo można by było jakąś koszulkę silikonową tam założyć i to by nie miało miejsca. Nie byłoby problemu, kosztowałoby pewnie to z grosza i nie byłoby tych spaleń. Pewnie też na gwarancji też się takie rzeczy zdarzały. Ale najpierw robimy najprostszą rzeczą. Czy to będzie obojętnie jaki Epson? W tym przypadku, słuchajcie, 3250, stary laptop, Quick Reset. Oczywiście, sprawdźmy, ile to nam nabiło, nie? Status. Read. Słuchajcie, nie jest źle. Mamy 36%. Czyli można założyć, że jeszcze podrukuję. Miłego weekendu Wam życzę, chyba, że będziemy się widzieć, ale nie, ten film będzie szybciej niż o Canonie 7250, bo ten Canon, do tego Canona przyjdzie głowica zaś, aby później. Dziękuję. Printorsker, to jest reklama, pamiętajcie. Komentarz, proszę Was bardzo, to Was nic nie kosztuje. Klik, łapka do góry, niesie się więcej, bo przecież ten kanał jest tak słaby od tych 5 lat, że aż żałosny. Przecież potrzebujecie tego, bo każdy z nas coś tam drukuje. Dzisiaj miałem 2 osoby, jedna starsza pani, wiadomo, że ona nie będzie drukarki kupować, żeby sobie badania drukować raz na jakiś czas. No małżonek jest obłożnie chory, no to przyszła ksero zrobić, natomiast pan przyszedł, no też obłożnie chory. Dzisiaj aż 2 osoby mi się tak zobaczcie. No i też mają problem. Gdyby te treści niosły się dalej, to może nie musieliby chodzić. Chociaż fajnie było, bo ich po prostu poznałem. Ale nie w tym rzecz. Dziękuję za atencję. Pamiętajcie, łapka i komentarz dla zasięgu. Albo serduszko uśmiechnięta buzia. Będzie nam miło. Dziękuję za atencję. Dzięki, cześć.